Ciemanko z tej strony Emisariusz. Ponieważ mam pytania na, na streamie na temat modów do World of Tanks, uznałem, że to jest dobra okazja, aby nagrać o tym filmik. Jak to zrobić, jak zainstalować te mody, a będziemy się opierać na Asleinie, czyli na takim paczce modów z wieloma funkcjami naraz. Ja z niego korzystam i teraz, jak widzicie, Aslein mówi mi, wchodząc do gry, że moja wersja jest zainstalowana, jest przestarzała. Dostępna jest nowa wersja, wersja 17. Ja mam 13 yy... i pokazuję mi listę zmian, które są prowadzone tą wersją 17. To nie ma jakiegoś większego znaczenia, że nie widzicie swojego moda, który jest w... na tej liście. To nie musicie za każdym razem robić tej instalacji, ale chciałem pokazać Wam, jak się robi update. Yy, robi się go tak samo, jak instaluje. Yy, przejdźmy może dalej, to, to za mną zobaczycie. Tak więc bierzemy, yy, klikamy, pobierz. Odpala mi się strona, to jest chyba forum całego Asleyna. Nie przyglądałem forum, tutaj się skupiałem tylko, żeby go ściągnąć. Klikamy w pierwszy link, odpala nam się kolejna strona, z której możemy po prostu już pobrać moda. Ja go nie będę pobierał, bo go już mam na dysku. Tak więc tutaj klikacie, oczywiście, wybierać ostatnią wersję. Następnie musicie koniecznie zamknąć grę. Pamiętajcie, bo się nie zainstaluje z otwartą grą. Tu mam tego moda, wersję 17. Odpalam, odpalam instalację. Jest menu po polsku, tak więc myślę, że każdy się... Wręcz mody są po polsku opisane, tak więc myślę, że każdemu każdy nie będzie miał problemu, żeby się odnaleźć. To chwilę trwa. Jest to oczywiście ten mod bezpłatnie. Pokaż o kto. Na tym, na tym ekranie pokażę, z podobny modu, żebyście widzieli, jak, co te mody wprowadzają. Jeżeli jest możliwość zobaczenia, to jest na pewno pokazane. Tutaj prze, prze, przechodzimy dalej. Odnajduje sam miejsce na dysku, w którym jest zainstalowana gra. Tak więc nie trzeba co, niczego zmieniać. No i odpala nam się nasze, nasze menu modów, które możecie wgrać. Tak? Wgrywacie, każdy mod wgrywacie po, po prostu poprzez. Poprzez kliknięcie. Tak? Czujcie, jeżeli macie na, kwarę, na przykład, mam w tym momencie na lewej stronie pas, pasku życia yy, cyferkę z, yy, z poziomem czołgu, mogę sobie to zrobić na prawym. Na prawym może być rzymska, może być arabska cyfra, może być punkty życia. To wszystko macie pokazane na obrazku, jak to mniej więcej będzie wyglądać yy, w grze. Yy, jest tu wiele ciekawych modów, wiele ułatwiających, chociażby poruszanie się w garażu, w samej grze. Są celowniki, e, są przybliżenia różne i inne niż te, które można ustawić w WOCie. E, naprawdę warto sobie przejrzeć tą listę. Tak jak widzicie, ta lista jest konkretna i bardzo długa. E, warto sobie raz usiąść, po prostu zobaczyć, co, wam, co uznacie, że jest Wam przydatne. E, całe szczęście, teraz mamy update. Ja nie muszę wybierać raz jeszcze tych modów które są zainstalowane, które miałem wcześniej zainstalowane. On szczytuje po prostu, czytuje te wszystkie mody, nie muszę tego y, ruszać. Przy, prostu, przy, przy, oczywiście przy nowej instalacji to będziecie musieli sobie za pierwszy razem wy, wybrać. Jeżeli sobie nic nie oznaczycie, to wszystko będziecie mieli tak samo jak przy poprzedniej wersji. Bierzemy dalej. Y, tutaj z tych opcji instalacji używam co, to, co jest zalecane, czyli usuwam wszystkie wcześniejsze mody z gry i usuwam logi, y, logi tych modów. Tak więc po prostu robimy czystą instalację modów na nowo. Klikamy dalej, instaluj. E, mody zajmują tam 140 MB, to się raz, dwa nagrywa. E, I po, po odpaleniu właśnie wygodny, to jest, że pokazuje, że oczywiście, że te mody są e, przestarzałe, że trzeba zaktualizować, to jest sprawa wygodna. Odpalamy Vota. Jeżeli ktoś będzie, jeżeli będzie ktoś chciał, to będą pokazać, jakie ja mam mody. Ja z tych modów będziemy trochę schodzić. Słyszę też komentarze, że trochę u mnie, ale jakby uważam, że po powrocie do, po, po dłuższej przerwie do gry potrzebowałem jakby pewnych informacji, których no nie, nie, nie zebrałem nie, 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 nie byłem w stanie spamiętać po prostu, tak jak, tak jak czołgi, takie jak rodzaje czołgów, takie jak. Informacje po prostu dodatkowe, które z tych modów wyciągam, tak więc polecam to dla graczy, którzy, yy, bo jest tego po prostu dużo. Jeżeli chodzi, wchodzi ktoś na nowo, do, świeży do gry, to można sobie dużo informacji wyciągnąć. Myślę, że będziemy z, z biegiem czasu coraz mniej tych modów będę używał, ale pewnie częściowo to ich zostawię. Tak Tak jak widzicie, tak jak widzicie, nie ma już tutaj informacji o tym, że mam paczę do zgrania E, mody są zainstalowane na świeżo. I to tyle w tym poradniku. E, dzięki za, za obejrzenie i zapraszam na kolejne streamy.